Prezentuję gołąbka o numerze 384. Jest to niebieska samiczka, która po raz kolejny wywodzi się z złotej pary rozpłodowej 12-18 i Hessen Queen, czyli z samca. Ojciec tego gołębia to dla tej pary jest wnukiem. No już tak jak wcześniej mówiłem, rewelacyjne gołębie, które się sprawdzają na tamtejszej hodowli rewelacyjnie i również dobrze sprawdzają się na hodowli moich kolegów, między innymi Andrzeja Kurmana, bardzo wybitnego hodowcy, który naprawdę lata na bardzo wysokim poziomie. No i moich kolegów ze spółki hodowlanej Ulczok-Brańczyk, którzy też na tych gołębiach już latają wiele lat, w sumie oni chyba najdłużej latają, bo poza pośrednictwem właśnie tych kolegów poznaliśmy hodowlę Fuchs & Wolf, także za to bardzo wdzięczni zresztą jesteśmy, bo to rewelacyjne gołębie, które w bardzo różnych połączeniach sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze. Zresztą jak będziecie obserwować moją aukcję gołębi starszych z gołębnika Zambrzycki Team, bo to są gołębie lotowe młode, tegoroczne, czy tamtegoroczne już, to zobaczycie, że te gołębie w wielu rodowodach się powtarzają i zdobywają bardzo ładne osiągnięcia sportowe. Zresztą od pierwszego roku, kiedy lotowałem na tym gołębniku, to w pierwszym roku młode, w 2020 roku były najlepszym, nie najlepszym, przepraszam, drugim wicemistrzem oddziału. Jako roczne już miały tytuł mistrzowski oddziału rocznych gołębi i czwarte były na liście ogólnej, zdobywając wszystkie kategorie A, B, C i M, czyli już jako roczne robiły cały program włącznie z maratonami. A jako dwuletnie gołębie już powymieniały się nagrodami. Pierwsze i drugie nagrody wymieniały się z gołębiami moimi z domu. Także można zauważyć, że te gołębie naprawdę są bardzo szybko i bardzo równo też latały na moim gołębniku, bo zdobywając często i gęsto 60-70% konkursów na bazie 1-5 na jednym i na drugim gołębniku. Tak? Także się strasznie się mieszały. Także polecam. Ze strony matki są gołębie od Guernica z Gladiatora, które też tam w mojej hodowli jest troszeczkę i też już się naprawdę zaczynają sprawdzać.